Witam w kolejnym vlogu. Ja mam na imię Danusia i nagrywam vlogi dwa razy w tygodniu, więc jeżeli macie ochotę spędzać ze mną chwilę czasu, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i oczywiście jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę. No i przechodzimy do vloga. W sobotę byłam na zakupach w galerii handlowej i było mnóstwo ludzi, dlatego niestety nic nie nagrałam, ale bardzo pozytywnie zaskoczył mnie sklep New Yorker, bo znalazłam tam bardzo dużo fajnych bluzek i wszystkie bluzki, które kupiłam, nie przekroczyły 50 zł, więc wow, jestem zadowolona. W New Yorkerze jest bardzo dużo promocji, można znaleźć bardzo fajne rzeczy i zrobię Wam taki mały haul tego, co kupiłam. Ostatnio zmienił mi się trochę styl i teraz wybieram bardziej takie casualowe rzeczy i zauważyłam, że brakuje mi t-shirtów takich zwykłych, żeby po prostu szybko wyskoczyć z domu, żeby było mi wygodnie i brakowało mi takich bluzek na co dzień, więc jeżeli również potrzebujecie t-shirtów, to koniecznie zajrzyjcie do New Yorkera, bo można znaleźć fajne perełki w niskich cenach. Tutaj mam wszystko w siatce, jest tego dosyć dużo i zabieram się do tego, żeby Wam pokazać, co kupiłam w New Yorkerze. Jako pierwszą pokażę Wam bluzkę ze współpracy z Disneyem. Jest to bluzka z dalmatyńczykami. Bardzo ładny, zielony kolor. Tutaj jest napis Together Forever. Bardzo mi się podoba, fajny materiał. Jest dosyć dłuższa, więc bardzo fajna. Ona kosztowała 37,95. Kolejny t-shirt z takimi chińskimi smokami. Wzięłam go w mniejszym rozmiarze, bo chciałam, żeby był trochę bardziej obcisły. Bardzo będzie się fajnie prezentował do spodni z wysokim stanem. Jest trochę krótszy i ma tutaj, nie wiem czy to widać, ale trochę takie podszyte, zawijane rękawki. T-shirt kosztował 24,95. Kolejny t-shirt, również nie wiem, czy to są japońskie, czy chińskie napisy, ale też w takim azjatyckim stylu. Tutaj jest tłumaczenie i promise, czyli obietnica. Bardzo mi się podobała ta seria z takimi japońskimi, chińskimi wzorami. Ja akurat wzięłam kolor czarny, ale były też takie same t-shirty w białych i czerwonych kolorach chyba. On był w promocji i kosztował 14,95, a poprzednio jego cena to było 24,95. Podobny do poprzedniego, ale trochę inny i wzięłam go też w większym rozmiarze, żeby był bardziej w stylu oversize. Kolejny t-shirt to t-shirt również z japońskimi wzorami. Było bardzo dużo fajnych t-shirtów i bluzek w takim właśnie stylu. Tutaj jest napisane I do whatever I want, czyli robię to co chcę. On kosztował 29,95. Jeżeli oglądacie moje filmy, to ostatnio bardzo lubię ten liliowy kolor, więc musiałam go mieć. Ten t-shirt jest dłuższy. Sięga tak na tyłek, więc będzie idealny do biker shortów. Kolejna koszulka, którą wybrałam, to koszulka w takim czerwonym kolorze. Bardzo mi się podobał odcień tego czerwonego koloru. Jest tutaj definicja słowa love. Jest taki zwykły, prosty, również jest trochę krótszy. Kosztował 24,95. Mam też koszulę, jest to koszula za 49,95 i była w promocji, wcześniej kosztowała 59,95. Są różne takie napisy z wyznaniami miłości i serduszkami. Bardzo mi się podobało tak jak wygląda i wydaje mi się, że wygląda na droższą niż jest i równie dobrze mogłaby być z droższego sklepu. Próbuję znaleźć metkę, żeby zobaczyć jaki to materiał, bo niestety w sklepie nie spojrzałam. Jest to 100% bawełna, czyli dobrze, wydaje mi się, że się w niej nie zapocę i będzie fajna na letnie dni, bo jest taka przewiewna i też nie rozchodzi się
na moim biuście tutaj w guzikach, więc jest super. No i mój hit, czyli taka bluza dresowa wciągana przez głowę. Ja bardzo lubię takie właśnie bluzy. Tutaj niestety urwała się metka. I to jest bluza w żółtym kolorze. Żółty kolor to jest kolor tego sezonu. Była na promocji, więc zostało ich bardzo mało. Jest na niej napisane Love Your Story, All Day, Every Day, Forever. No, czyli ładny napis. Trochę krótsza, więc bardzo fajnie wygląda do jeansów. Jak najbardziej mi się podoba i już nie mogę się doczekać, gdy ją ubiorę. Witam w kolejnym dniu. Wczoraj niestety nie udało mi się nagrać przymiarek, ale teraz ubiorę na siebie wszystkie koszulki, które Wam wcześniej pokazywałam. Zobaczymy, jak na mnie leżą. Pierwsza koszulka z dalmatyńczykami jest trochę dłuższa, sięga mi do połowy biodra. Mam ją w rozmiarze XXL. Ładnie mi leży, tutaj rękawki nie są zbyt szerokie. Jest taka luźna i wygodna, idealna na co dzień do jeansów i te dalmatyńczyki są przesłodkie. Koszulkę ze smokami na biuście wzięłam w rozmiarze L. Chciałam, żeby była bardziej dopasowana. Bardzo mi się podoba, jak leży, podkreśla figurę. Ta bluzka jest bardzo podobna do poprzedniej, ale wzięłam ją w większym rozmiarze. Chciałam, żeby była trochę bardziej oversize. To jest rozmiar XXL. Sięga mi też do tego samego miejsca, co poprzednia bluzka, czyli tak idealnie będzie się nadawała do jeansów. Bardzo podoba mi się, jak leży na mnie ta czerwona bluzka i ten kolor bardzo ładnie kontrastuje z kolorem mojej cery. Ją również wzięłam w rozmiarze XXL i pasuje na mnie idealnie. Ten liliowy t-shirt jest trochę dłuższy, sięga mi akurat za tyłek, będzie dobrze pasował do jakichś shortów. Jest też w stylu oversize, wzięłam go w rozmiarze XL. Przepraszam, że te ubrania są trochę takie wygniecione, ale leżały w siatce i niestety się już trochę pogniotły. Tą koszulę mam w rozmiarze XL, bardzo fajnie się układa w stylu oversize, nie jest za długa, będzie dobrze pasowała do spodni. Tutaj na biuście się nie rozchodzi, więc jak najbardziej mi się podoba. Nie jest też przezroczysta, więc będzie idealna do chodzenia na lato. Mam na sobie ciemny stanik, trochę go widać, ale nie przeszkodziłoby mi to w wyjściu na ulicę. Ta bluza to chyba moja ulubiona rzecz, którą kupiłam. Bardzo podoba mi się ten kolor, chociaż nie mam u siebie za dużo żółtych rzeczy w szafie. Na wieszaku nie byłam do niej przekonana, ale cena 24,95 mnie przekonała do przymierzenia, a potem, gdy zobaczyłam, jak w niej wyglądam, to od razu ją kupiłam. Jest bardzo wygodna, w środku jest taka mięciutka, ma taką warstwę, która jest bardzo przyjemna w dotyku. Bardzo mi się podoba. Na pewno będę w niej często chodziła. Ja nie robię często zakupów w New Yorkerze, ale tym razem zajrzałam i się nie zawiodłam. Mają bardzo duży asortyment bluzek, więc było czym wybierać. Było też kilka wariantów kolorystycznych. Ta bluza była chyba też w takim błękitnym kolorze, ale niestety nie było mojego rozmiaru. Dajcie mi koniecznie znać, czy to, co kupiłam, Wam się podobało. Ja teraz te wszystkie ubrania, które tutaj mam, wrzucę do pralki, bo nie wiem, czy Wy też tak robicie, że to, co kupujecie, to od razu pierzecie. Ja tak robię, bo jakoś tak noszenie ubrań, które nie wiem, ile osób przede mną przymierzało, jakoś mi się wydaje mało higieniczne, więc wybiorę to wszystko i zabieram się za składanie prania, które już mam wybrane. Tam obok mnie na wieszaku już się wysuszyło. Także zabieram się do roboty i do zobaczenia później.
sobotę zrobiłam takie właśnie oto pizzerki z ciasta francuskiego, z mozzarellą i pomidorkami koktajlowymi. Bardzo fajna przekąska, szybko się ją robi i jest bardzo smaczna, zabieram się za jedzenie. Pranie już mam poskładane, tutaj obok mnie leży, jest gotowe do tego, żeby włożyć je do szafy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podobało, i subskrypcję. Nagrywam nowe filmy 2 razy w tygodniu, więc serdecznie zapraszam i do zobaczenia w kolejnym vlogu.